żeby ona jechała, chcę, żeby ona tu, wiesz, potem miała klucze do, dostęp do tego wszystkiego. Ale gdzieże ona jechała? Ze mną. No to przecież ona ma jechać. Tylko że ona powiedziała, że ty się z nią nie mówiłaś, ona nic nie wie. Co? Ona nic nie wie, gdzie ten... No bo ona nie wie, ona jest nieobliczalna, posłuchaj, ja na nią nie mogę też polegać. To jest taka wiedźma, że kurwa jakby ją ten przejechał pociąg, to by było najlepiej, to by nie dokuczała. Wczoraj przyszłam, zadzwoniłam, ona tu czekała. Czemu ty ją w tym nie wpuściłeś wczoraj? No ja nie wiem, ma odmawiać, no i co tam dalej? No i ja ci zapłacę, ja ci dzisiaj dam 50 zł. Bo ty wiesz, na drogę. No ja muszę dla niej bilet mieć. A ile ten bilet kosztuje? Ach, wiesz, jak nie masz 5 zł, to ty wiesz, jak to dużo? No ale to jest tak 30 km, to jest dużo. Dobra, to wybieraj. Pożyczyłam, żeby ci dać 50 zł, rozumiesz? A ja nie mam od kogo pożyczyć. A ty powiesz pożyczyć, ja nie mam ludzi. Ja tylko mogę ci tak powiedzieć, a co ty tam zrobiłaś, a ja nie mogę. No. Wiesz, ja się troje dwoje. A ta później jest telefonem? Nie, ja nie odczytuję. Ja telefon można kupić teraz. A tam coś pisało, już że... Już dzisiaj nie kupisz karty? Nie. Musisz z dowodem. Kartę, numer 9. Już porobili to wszędzie. Musisz dać dowód. A te stare to ja nie wiem, trzeba zarejestrować dom. Tak masz klucza, to pójdzie, tam mam 3 numery, to trzeba bym to zarejestrować bo na ten dom. Jest obrażona na ciebie licza. Ja się miniałam, co ona obrażona jest, na co? No ja tak że ta mała chopa w duszę dostała? Ja tak myślę, żeś ci się czaiła, jak ona wyjdzie, dopiero... Nic się nie czaiłem, nie? Ja tak nie robię, czemu ja się guźno czaję, to się głupi. Ale po prostu. Nie, Gomułka był bardzo mądry, wypierdolił wszystkich Żydów z Polski do Izraela, ale tam skąd oni chcieli by pojechać. I ty w tych spodniach jedziesz do sądu? Widzisz, dobrze pomyślałam. A ty tak chodzisz po ulicy? A ja? Nie, bo jest lato, ja wiem, ale do sądu musisz ze złota coś założyć. A to ze sądu to złoto muszę wziąć, a nie ze sądu złoto założyć. Eszka, my ciebie lubimy, a nie ruszaj tego, bo to jest do mycia, to kurczaczek chodzą. Niemożliwe. Ja to bym wiesz, to była to na to się przyda do mycia. Nie, to by nie dało. A przede wszystkim przez... No może i niedobre, bo to nie wchłania, nie? Nie, jak to głośni, to nie wie, nie robi to. Ale on tak, to on tu chciał, ja mówię, słuchaj, kupatku. A dobre chyba spodnie, to co? To jak już tak nie jest, to się nam przyda szmatka. Tak, to co on tak szybko? Co szybko, nic nie szybko. Do cięcia wszyscy tymi połowie, przebrać się nie mam, co? A co ty o której jedziesz do tego? Na noc, posłuchaj, bo to tak jest, że ale jedziesz o upierdolimy. Dzisiaj na noc pyta. Trzeba jechać. Siedzieć i ona na się pytała, o której ty się z nią masz? A czemu ja nie mogę z nią dojść do... Ta albo ona ma jechać z tobą, albo nie, na to ty ja chcę, się... tylko wiesz, że ona... To jest dla mnie niekorzyść ją wziąć. A po co ty ją bierzesz? Słuchaj, nieobliczalny, no bo tak... A co ty masz, tyle śmieci tutaj? Gdzie, kochana? Tak, tylko te siatki muszą zostać, to trzeba dojeżdżać. Mam do tej plastikowej, tak, to ona tam została, to nie jest moje ruch. Do tamtej plastikowej, a te do zakupów to muszą być do centrum. 3,50 kosztuje, piechotą nie chodzi. Nie, tutaj nie masz jabłka. Jabłka to nie, to możesz sobie wziąć. Ugotuj se na cukrze i jak ty lubisz to... To na cukrze, bo te jabłka, one, wiesz, już mają 4 dni i to... I ona jak, ale jaki bordu, bo ponoć ci. To ona ponoć tutaj, ja ci też powiem, ja chcę coś kupić, popryskać, to co? Ale to nie o to chodzi, tu. A one w kartki chodzą, to nie może być zablokowane. Ja to nie wiem, jak ona ty z nią chcesz robić. Ona prześcieradła, co w przodziale prześcieradła, to co pluska, to nie będzie do mnie. Od lat? Ona nie rozumie tego i się całą noc drapała, słuchaj.
A ja nic nie mówię, zobaczysz, one ciebie na żywca zjedzą, bo ty jesteś durna. Nie wiesz, o co chodzi i nie umiesz walczyć. Nie umie walczyć, ona nie chce. No nie chce, no nie chce. Ona nie chce już walczyć. Ona przyjdzie do Joasi, ty wiesz, jak to wszędzie te ludzie mają problemu. Kuźwa, wczoraj taka jedna tam przyszła. No. Nawet z tego domu. I wiesz, pieniędzy trochę dostała. No. No i zaraz, no to wiesz, napijemy się. Nawet napić to się można z mądrem. A z głupiem to wiesz, możesz mieć cały noc problemu. Poznałam więc przez łaskę Bożą. I to jest problem. A gdzie ta zapierdalała teraz, to aż mi się śmiać chciało. Ona krzyczy do dentysty. Do dentysty. Ty, to trzeba się do dentysty to iść i zarejestrować rano. No ale ona mnie też zarejestruje. Teraz się nie zarejestrujesz, tam trzeba być o piątej. Teraz to możesz pomarzyć. Na ten zjazd? Ale dlaczego? Do zwykłego stomatologa? Do dentysty, że ona tam o tym, ja myślę, to jest nie, no, nad mostem, nad Wisłą, no. To trzeba tam być tak rano przed siódmą, a potem to jest historia. Ale ona powiedziała, że to... To ona mówi, ona mówi... Słuchaj, to nic obchodzi, ja tam nie chcę, ale ona powiedziała sama. Bo przecież ja tu jadę do CPL-u, no to normalnie się zapiszę, jakie piątej? O piątej to dawno i nieprawda. Było, tak było, ale to już się zmyło. Ja w Ciechanowie też do dermatologa szłam, bo tam się uczyłam, którego widzę w studiu technicznym. Mamy teraz sytuację też i w Europie widzimy, że cierpią niewinni ludzie przypadkowi. I tak od razu to odpowiedź jest taka, że już panuje chaos, może zrobić się. Ona zerwała z mnie słucha, może wszystko. Ludzie są w duchu. No tak, to jest odpowiedź też. Raczej się poznała. Ale też musimy powiedzieć, co się stronę. Ludzie wierzący, że my... Ona do skrzątania widocznie się nie nadaje. A do żercia? Ja jej nie daję już żadnych. Nie dajesz? Nie dałam jej ten hamburger. Dałeś tu krzykiem burgercia, no tak mówiłam. Ja dałam, ale Wisław Gomułka też chciał dać, ale okazało się, że on umarł, nie żyje i nie miał jakiej rodziny ciągnąć na grobu. Ale zupę jej nosisz? Nie, ja nic nie noszę, ja to jem. To ja tutaj czasem zostawię, jak u Żydów, nasionko z tyłu zostawiają i ktoś jak ewentualnie, ale ona nic ale nie ma. Długo znasz, to ty wiesz, na czym to polega. Tylko na to liczy ona, że ja zostawię ziarenko. Tak, i Jasia. Noga przyjdzie na nogę i założy. Ona tylko na ten to liczy. Ale wiesz, ona będzie to dotyczyć, dopóki nie jest drogi. Ja nic im nie zrobię. Tak jak ci mówię, jeszcze raz. To, co ja mam, ja zostawię, a ona potrafi ugryziony zjeść. Ponieważ ona chodzi po świetnikach i ona widzi, jak ona ugryziony. No to cokolwiek zje, no przecież nie gówno. Przecież nie gówno, zjona jest ze świetnika, chociaż o Janku Wiśku mówiła, że słuchaj, no. Raz myśmy szły, a on coś tam na śmietniczce leżało, w kartce takiej zjadł. Ja mówię, słuchaj, a człowiek śmiertelnie głodny, to musi coś z tego ruszyć. No bo naprawdę muszę. I ona też tam się gdzieś znajdzie, ale wiesz, ja ją rozumiem, bo ona nie ma nic, że ona i tak jakiś tam 5 zł syn przyśle. Ja mówię, to czy ten syn nie może ci przysłać 200 zł? Okres, to jest skończy się nasze postanie tylko częściowe, bo
Tu też nie ma? Kacę to nudzę, kacę to nudzę. A widzisz? Jeszcze sprzedała. Nie, gdzie to używać? Nie, ja miałam na wieść. Nie, no ja chcę ten. Żebym miała na czym. No posłuchaj, no weź mi powiedz, gdzie żeś ta położyli tą kołdrę. Kołdrę? No, a ja nie wiem. Kuchla, to, no, a tu nie ma, o. To nie to? To chyba to, jak kołdra, to jakoś tu. Ale to te nasza jest, bo tu, wiesz. Na razie nie widzę to. Ale to nie ta, prawda? No, ja nie wiem. Ja nie wiem, co się tam miałem. Posłuchaj, bo jak kuźwa, jak się rozścieknę, to wiesz. Bo ona szykowała dla tej córki takie białe, wiesz co szykowała? Co? Z wełny, tam ma coś tam. Prawdziwe. To ona coś na hopla na to. Ale to chyba nie o to. Kodra moja, ta puchata, co przyniosła. Nie chcę dużo, to tak się daj spokój. Daleko nie poszło. Ale ona ma w dupę, bo też nie. Ale nie chcę, kurwa, przyniesie. No. Chcesz herbatę? No to nie. Jak korzystać właśnie z zieleni, z lasów, w tym daleko szczegółów, to pokazuje, że nawet człowiek panuje, decyduje, kto tak naprawdę jest wszystkim. Jest Boża opatrzność i tam różne spotkania i tak dalej. To są tylko takie. A po co ty ją bierzesz? To jest tyle ci nie musi stracić na tym wiedzę. Przecież ty sobie dajesz radę. Jak już powiedziałaś, że są obcie. Ale jest potrzebny świadek. Bo wtedy nie mają możliwości manipulacji między sobą. Prawnik i adwokat i wszyscy to oszukają cię, zanim ty nabierzesz powietrza. No, przesądzie też świadek potrzebny. A mnie, czy on czytaty, czy on głupi, to jest mi potrzebny. No przecież Litka jest chyba tylko po tej podstawówce. No wiesz, ona jest na... Teraz to jest bardzo niebezpieczna dla otoczenia. A czemu? A co? No to jest jak ona, wiesz, lata wszędzie. Mówisz, do szpitala ona lata tam 100 razy. Tak. Ona jest bardzo ambitna. Żeby coś załatwić, to ona musi opierdolić. No, posłuchaj, dzisiaj trzeba opierdolić, a nie no, trzeba, ale słuchaj, ona to nadgorliwie to... robi z chciwości, bo ja mówię, słuchaj, może my będziemy stare, będziemy tak latały, jak ona poleca, ale za wszelką cenę o to walczyć, to po co, jak ona zdechnie? Ona się rozkraczy na środku drogi. Jako, ale jako kto? Jako Joasia powiedziała,
największy dziad warszawski. Tak? Tak. Ale dlaczego to? Bo ona tak ze szczęki jej leci, jak je bułkę, to Janek mówi: trzymaj talerzyk, trzymaj talerzyk! Bo u nas talerzyk się trzyma, czym górze leci, pyska! Ja mówię: Liczka, co tam widziałam leci? Nie, nie, wszystko pod kontrolą, taki odmówił. Nie pod kontrolą, ale nie pod kontrolą. Jak ja tam na nią jebaną nie można leczyć? No nie przyniesie sobie, nie pójdzie kołdę, tylko tu by przyszła i jeszcze tu zapierdoliła, no. A jeszcze tu. Ona myśli, że ja nie pamiętam. To ja nie, ona może nic nie myśli, ona może chciała się, potrzebowała. A no co ty? Je... Ale to ja nie biorę jej. Ja no. Nie mam, jak ciebie znam, jeszcze raz nic, prawda? Ale wiesz, co wziąć, to wziąć. Można wziąć chleb, można to. Też się. Ale to, i też trzeba się zapytać, cukier, cukier, ale to... choroba. O, widzisz? O, chodź. Co? Chodź, zobaczysz. Nie wzięła tam te swoje rzeczy. Zobacz, z palcami i dowolnym co jest. Tak, ale powiedz, co to jest? No co to jest? Co to za jakiego rodzaju to robór jest? Powiedz, mnie to nigdy jest pluskwa. To... Nie, pluskwa. Ona ciągle będzie krepnie. Ale ona mi nie ugryzła. Nie! Weź i do wody. Ale nie ściskaj! Czemu to trzeba zabić? Woda to ci nie zabije. One są bardzo odporne, rozumiesz? Jest zabity. Ja ona może wyschła. Dobrze, nie, wyschła. Nie, a mogła być sucha też. Ty sucha, no idź już. Posłuchaj. Bo to się bierze, tak? To, że ty nie rozumiesz. Łódźku też. A ty się patrzysz, jak pies dojeżdża. Przecież jak to Janek Witek był, to on zawsze powtarzał: u nas nic nigdy nie przeszło. Żaden robak i stonogi. Ja rzeczywiście nie widziałam tu ani jednej. Ale te wózki, jak tu zaczęły latać i te kwiaty... Ta nie utrzyma tego domu. I tak jest. Żebym ja stonogę zobaczyła, to ja bym, jestem taką wrażliwą kobietą, że ja bym sama nogi wyciągnęła swoje. Nic na moich oczach, żadna stonoga, to tylko takie mrówkowe, widzisz, co latają. Ja też nie wiem, co to jest. Czy to drzew tutaj? Ale już wyrzuciliście to, tak? No Liczka wyniosła. O Jezu. Tą pralkę starą, tam już tak dawno jej nie ma pewnie. Daj spokój. No będzie jakoś dobrze, wiesz, tylko że... Widzisz, ta Liczka jest bardzo uparta. Jest bardzo uparta. Ale czy ty nie uważasz, że stare baby to takie nie są? Nie. Przecież stare baby to są brudaski. Nie. Bo są, słuchaj, są przy gospodzie, takie czy, ale ona nie umie... Nie wstała dzisiaj godzinę, nie tego nie, to wstydzi się mnie. Ja ci coś powiem. Ona pożycza ode mnie ten telefon, on jest cały zaklejony, ten czerwony, zobacz. O ten, że jak biorę do ręki, to ja się brzydzę i teraz chcę kupić spirytus i to odkazić, bo ja jak dotykam do książki, to ja muszę mieć rączkę czystą, paluszki i ten telefon taki zaklejony jest, rozumiesz? Ja się po niej brzydzę, ale wiesz, chyba nie umrę na jakiegoś. Ale ona jak je, to ona nie myje rąk i ona po prostu jak je, to się do wszystkiego zabiera. Skrobię tutaj w tej dupie. I w tej dupie skrobię i potem się do telefonu dotyka i ja czuję, że jest jakiś śluz. No to, a ja tego nie lubię. Może być jakiś kurz, to jeszcze ja zdmuchnę, ale śluz, no to nie, bo wtedy ja już się zaczynam bać. Słuchaj, ona ma ciężki charakter, nic nie zrobisz, to po prostu już jest, wiesz, ja... Posłuchaj, nic nie zrobię, jak będziesz jej żer przynosił. Babsztyl. Nie, to... Słuchaj, ja ci coś powiem. Ja ci coś powiem. Jak ona finanse dostarczy, to coś dla niej kapnie. Co? No, ale wie, ostatnio te finanse to poszły tylko na opłaty. Także dlatego ona
jak gdyby tu padła z głodu, to będziesz wiedziała dlaczego. O, teraz ta maszynka jest popsuta, proszę cię. A, popsuta. Ja jej mówiłam, się spytaj Joanny. Ale ona albo nie pytała się jej, albo zapomniała. A ten, a na herbatę masz maszynkę? No przecież tajnik ja mam. Przecież wie, że to jest pustostan i tu nie ma takich luksusów, jeżeli chodzi o... Ale była dwupalnikowa po 99 zł, już polowałam na nią, ale o... To co, ona się popsuła? No mówię ci, że się spaliła. Znaczy nie, nie wiadomo co, stanęła. Stoi w łazience, ja tam trochę tu te śrubki odkręciłam, tam może jakaś przerwa, zobaczę, czy co, nic, tam jest po prostu pewnie ten blat przy stajce. Ale nie spaliła się, nie, właśnie, że nie. Mam nadzieję, że może ją jak stuknę, że jak puknę, to ona się coś nastroi. Mam nadzieję. Okrągły, ładny czajnik, a to za 28 zł, jak kupisz, jak za darmo. Ja sobie kupuję następny. A to ja nie wiem, to pewnie wiesz, jak to jest blat, to pewnie na wieki wieków. Amen. Także proszę Państwa, takie to lato dziwne, nie wiadomo czy to ciepło, czy to zimno. Tato wyłazi 10 razy. Zobaczyć, a to przecież 30 stopni jest. To nie są żarty, prawda? 30 stopni. To co ty mówiłaś, że ona jest w tej Warszawie, co największy ta litka? Że co tam ona? Że największy dziad? Daj spokój. Nie. Daj spokój. Taki wyraz, że zapomniałaś. Nie. Janek Witek to mówił, że tu peciara. Ale to tylko dlatego, że to był... Dziadówna. Kupa główna. Bo to ja wymyśliłam tupeciara, a Janek tak to polubił, mówi tak, to tak do niej pasuje, tupeciara. Wejdzie gdzieś do stomatologa i mówi, to jest pani problem. To co jest? To pani problem, bo ona stwierdziła, że ma za darmo tę plombę, a ta mówi nie. Ona mówi, to ja pójdę sprawdzić, ale muszę jeszcze po rzeczniczkę pójść. A ona mówi, ja się stąd nie ruszam, to jest pani Posłuchaj, problem. Posłuchaj, ona się będzie bała swojego cienia. No co się będzie bała? Ona raczej się nie będzie bała. Będzie. Ona jest taki tupet, jest pewna, że ją za darmo pochowają. Nie. Za darmo nie pochowają. Bo ty ją znasz, ja ją znam. No ja znam. Żebyś nie brała co? No co, takie rzeczy, to przecież ja przyniosłam nie po to, żeby no ja... nie wiem, może ona nie wiedziała nic, nie wiem. Oho. Ja no teraz nie wiem. Wiesz. Nie, no teraz wiem, ale wiesz, no. Ona po prostu, wiesz, tu były takie moje rzeczy, koszule różne, ona myślała, że to jakieś coś po Janku, coś po rodzinie. Ja mówię, ty idiotko, idź sobie przynieś. To składa, ona mi się do domu pojedzie i będzie synom rozdawała, córkom rozdawała moje majtki koronkowe. No
zmieniać, to ja nie mam jak ten. No. Pozmieniać sobie bielizny. Gdyby brakowało, zmieniało. O Jezu. Ja to dzisiaj kupię, no, może dwie płytki, bo 10 zł, takie bros. Bros płytkę, jak będzie w sklepie, a jakaś płytka będzie leżała goła, to jest lepsze. Bros taki, widziałeś to taki niebie zielony. To będą one spierdalały, wiesz. No, ale to musiało być. Nie musiało, to ja już rozpoznawałem. Ale ponad ile, jak ja miliony wyniosłem. Nie, mrówki, to były te robale. Nie. One są żołnierskie, te, a to nie, jest typowa, specjalistka wyciągania. Nie, ta jest taka sama, taka sama? Tak jest sama. A może tam widziałaś podobne. Ojej, to ci... Ale te wąskie, co skrzydła mają, one latają, ja o tych mówię. No ale nie, te w tej pralce, te miliony, to to było. A to ja nie widziałam, tam nie zaglądałam. To dobrze, widziałeś na wierzchu, że... Nie, te, to łaziły mrówki. Trzeba do doktor Sumińskiej się zgłosić. Ona jest starą, pytrą weterynarz, to by ci powiedziała. Co odróżniać? Jak odróżniać? No to widzę, że to jest strach, to co kiedy. No. Rozumiesz, choroby się przenoszą w dzisiejszego wieku tylko i wyłącznie. A co, trzeci kleszcz, wiesz co roznosi? Jakąś chorobę. A pojechali gdzieś na wycieczkę, to 64 kleszcze ktoś zabrał. W jednym ciele. Na jednym ciele. No, to o czym to mówi? Rozumiem. Ale to co, on ślepy? A opiekunowie to co, nie widzą? No ślepy, to nie tak wygląda, jak ty myślisz. Nic nie myślisz, tylko to jednak też widać. A już jak 60... Nie, no słuchaj, i co się wpija w krew, to powinieneś czuć. Tak. A wiesz, że nie czujesz? No. To ci za ucho wlezie. Nie czula, tak. Zobacz, tu ci się kreszy. Ja wiem, no. On znieczula. Oś, weź, powiedział on, wykupił. Słuchaj, ja ci coś powiem. My ją tylko wykorzystamy do sądu. Niech ona tam pogdacze. Nic nie zrobi. Pokracze. Nic nie zrobi. Nie wykorzystasz ją. Do niczego to się nie nadaje, bo to jest... Ja ci coś powiem, bo jak tu przyszła ta z gazowni z tego, to ona się chowała. Ja mówię, no idź tam powiedz, a ona tu się chowała za szatę. Ja mówię, no wiesz co? No to pewnie tak w sądzie może być. A co ty myślisz? Ty od litki byś się wiesz. Tu był ten dzielnicowy i on, ona tu jeszcze, wiesz, głos podnosi. A że ty jakiś taki chłopczyk przychodzi, czyli ten chłopczyk ma 21 lat, a dzielnicowy mówi, a to dobrze, to może być. Bardzo miły ten dzień. Ale to baczny, zamiast go o czym innym, to ona tu o czym innym. No dobrze, ja... Jedna torba była taka, wiesz, że... Okropne. Także proszę Państwa, powietrze z Saskiej Kępy i tutaj musimy troszeczkę podświeżać. O co chodzi? No wiadomo, o co chodzi, żeby ludzie żyli w zgodzie.